Jakiś czas temu oglądałem film Krzysztofa M Maja, Ciemna strona autorytetu. Z wieloma jego stwierdzeniami się zgadzam, z niektórymi nie. To jednak nie ma większego znaczenia. Powiedział on pewną ciekawą rzecz o niektórych krytykach podręcznika Roszkowskiego. Zaczęto przypinać łatkę ideologii, gdzie zaczęto, w jakich miejscach, od którego roku, w którym momencie. Zauważyłem Katarzyna Kłosińska i Michał w książkę Dobra zmiana rozumiem, że to jest książka, którą mam znać na pamięć, prawda? Bo, bo autor opracowania, czyli Przemek Staroń. No nie napisał, na jakiej to jest stronie, czyli ja rozumiem, że mam teraz wypożyczyć sobie lub kupić, nie dajcie bogowie, książkę Dobra Zmiana Michała Rusinka, Of All People, i Katarzyny Kłosińskiej. Przepraszam, Michała, witam Rusinka. I mam rozumieć, że ja teraz muszę przeczytać całość tej książki, żeby sprawdzić, o którym fragmencie mówi Przemek Staroń, prawda? Bo jeżeli chcę zweryfikować, czy to jest prawda, no to na mnie w tym momencie spoczywa obowiązek wykonania tej roboty, którą powinien on zrobić. Autor. Macie dokładnie ten sam problem co w podręczniku roszkowskiego. Pierwsze, co powiedziałem na tamtego podręcznika, brak źródeł, brak bibliografii. Brak źródeł, brak bibliografii! Od razu uprzedzam. Sam nie wiem, co jest w tym podręczniku, gdyż szkoła wpoiła mi jedynie nienawiść do książek, a lekcje religii agnostycyzm. Dlatego ostatnie, co chciałbym robić, to kupować czy czytać podręczniki szkolne. Jednakże, przeglądając YouTube, natrafiłem na film Myśleć Głębiej, którym opisywał błędy w tym podręczniku. I szczerze mówiąc, moim zdaniem, dzieje się podobna rzecz, jaką opisywał Mai. Czyli autor popełnia błędy krytykowanego badacza. Na początku zerknijmy na ideologię. Słowo ideologia słyszymy bardzo często. Pojęcie to zawsze wybrzmiewa negatywnie. Ideologia jest uproszczoną wersją filozofii na potrzeby różnych programów politycznych, a więc czymś zdecydowanie płytszym niż światopogląd czy zasady moralne. Utopijność jest cechą wyróżniającą ideologii, ponieważ usiłuje ona przekształcać świat na podstawie nierealnych kryteriów. Ideologie atakują także sferę duchową człowieka. Posługują się nimi inżynieria społeczna i socjotechnika, mające za cel przekształcanie społeczeństw dla potrzeb, osiągnięcia i posiadania władzy. Takie sałatki mogą wyglądać ok z odległości, ale rozpadają się, kiedy tylko spróbujemy zastanowić się, co autor dokładnie miał na myśli. Zatem to nieprawda, że słowo ideologia wybrzmiewa negatywnie. Tak się dzieje tylko, kiedy używamy go w znaczeniu te bzdury, w które oni wierzą. Tylko to jest poziom dyskusji propagandy politycznej czyli no tego podręcznika. Zazwyczaj ten wybieg polega na przeciwstawieniu ich ideologii, naszej wiedzy. Czyli mamy tu te wszystkie ideologie LGBT, ideologie gender czy ideologie ekologizmu, którym przeciwstawiają się na przykład nauki Kościoła, tradycje narodowe czy wartości judeochrześcijańskie. Encyklopedia PWN definiuje ideologię jako zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Czyli każdy ruch polityczny, czy to partia, protest, czy prąd myślowy, na dowolnym poziomie sformalizowania, będzie mieć wspólny sposób rozumienia świata i pomysły na przekształcanie go. Tak, wszyscy. Włącznie z konserwatystami, bo cała polityka polega na wprowadzaniu jakichś zmian w świecie. Tutaj, moim zdaniem, oczywiście, myśleć głębiej popełnia błąd, myląc nauki humanistyczne z naukami ścisłymi. W tych pierwszych bowiem definicja jakiegoś pojęcia. Są często zależne od szkoły czy danego nurtu. Podobnie rzecz ma się z ideologią. Myśliciele powojenni, którzy doświadczyli komunizmu i nazizmu, zupełnie inaczej rozumieli ideologię niż myśleć głębiej. I tak przykładowo Hanna Arendt definiowała ideologię jako przyjęcie pewnej przesłanki, która jest traktowana jako dogmat naukowy i stanowi unikalne wyjaśnienie. Z tego powodu jest ona zamknięta na świat i nie jest możliwa jej weryfikacja oraz nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Tworzy ona jedynie pozór logicznego świata który jest rządzony jakimiś wymyślonymi zasadami, które stają się motywem, aby świat zmieniać. Z tego powodu ideologia korzysta z terroru, który jest niezbędny, by zbudować świat zgodnie z jej założeniami. Jak widzimy, Rożkowski najwyraźniej korzysta z tego nurtu myślowego, który definiuje ideologię jednoznacznie negatywnie. Nie oznacza to oczywiście, że w naukach humanistycznych nie mamy innych nurtów. Dobrze opisuje to Łukasz Dulemba w artykule Deskryptywne i normatywne koncepcje ideologii. Zauważył, że perioratywną definicję ideologii Popierali i rozpromowali przywoływana tutaj Arendt, Popper czy Dachredorf. Z kolei podział na definicje pejoratywne i pozytywne zauważył i opisał m.in. Raymond. W swoim opisie więc zarówno myśleć głębiej, jak i Roszkowski mają rację. Po prostu używają innej definicji i inaczej rozumieją ten termin. Nie jest to nic niespotykanego w naukach humanistycznych. Przykładowo wolna wola czy wolność będą miały wiele definicji, które są zależne od szkoły myślenia. Dlatego zawsze badacz musi podać definicję, według której definiuje dany termin. Roszkowski jednakże dokonuje tutaj bardzo dziwnego zabiegu, gdyż uznaje liberalizm, feminizm, gender czy hadecję za ideologią. No cóż, nieważne jak otwarty byłbym. Do definicji ideologii, jaką przyjął Rożkowski, to naprawdę nie ma sposobu, aby zakwalifikować te nurty do ideologii. A jeżeli jest, to Rożkowski powinien to wykazać. Wygląda to dla mnie trochę tak, jakby Rożkowski przyjął najpierw definicję alert, a później przyjął definicję podaną od Myśleć Głębiej. Powstała z tego mieszanka, która nie znaczy nic. A więc Myśleć Głębiej popełnili błąd, traktując nauki humanistyczne jako naukę ścisłą, gdzie istnieje jedna święta definicja, a Rożkowski sam podając definicję ignoruje ją chwilę potem. Dalej jest jednak ciekawa sprawa, a mianowicie, czy katolicyzm jest ideologią? To też dziwne określenie, że ideologia atakuje sferę duchową człowieka. Ciężko stwierdzić, co autor miał na myśli, być może o narzucanie pewnych poglądów, do których człowiek powinien dojść sam? Tyle, że ideologia katolicka, którą ta książka próbuje nam wciskać, jest właśnie bardzo wyczerpująca, czyli narzuca najwięcej. I to w sferach filozofii, światopoglądu i moralności autor powiedziałby tu zapewne, że ideologia katolicka nic nie narzuca, bo jest najbardziej zgodna z naturą człowieka. Oni atakują ducha, my pomagamy mu rozwinąć skrzydła. Czyli znowu. Oni to ideologia i zło, my to naturalność i dobro. Roszkowskiemu zapewne chodzi o to, że ideologia staje się jednocześnie religią polityczną, a skoro ideologia jest też doktryną, która tłumaczy świat i ma na to monopol nie może ona mieć żadnego konkurenta w tym religii. Z tego powodu w Związku Radzieckim zamordowano nawet 200 tysięcy duchownych, wszystkich wyznań, a nazistowskie Niemcy prowadziły Kirchenkampf, czyli walkę z chrześcijaństwem, mordując kilka tysięcy duchownych. Ideologia w rozumieniu Roszkowskiego jest bowiem materialistyczna, no ale to tylko moje rozważania. Jednak czy katolicyzm jest ideologią w definicji Roszkowskiego? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy cofnąć się do V wieku naszej ery. Święty Augustyn stworzył... A przynajmniej rozwinął zasadę dwóch ksiąg. Zasada ta zakładała, że jeżeli filozofia przyrody wykaże, że rzeczywistość jest sprzeczna z dosłownym rozumieniem Biblii, to znaczy, że Biblia mówiła o tym w przynośni. Ta koncepcja została potem przyjęta przez cały Kościół Zachodni i uznawała, że to filozofia przyrody pomaga interpretować Biblię, a nie odwrotnie. Z tego powodu święty Augustyn mógł uważać, że wszystko powstało jednocześnie, a nie w siedem dni. Ale zwierzęta czy rośliny pojawiają się z czasem, gdy powstaną odpowiednie warunki. Dzięki temu niektórzy uznają świętego Augustyna za twórcę pierwowzoru teorii ewolucji. Podobnie Tomasz Zakwinu, powołując się na Arystotelesa, mógł uważać, że wszechświat jest wieczny. I nie jest to sprzeczne z Biblią. A Nicole Oresme mógł uważać, że to Ziemia krąży wokół Słońca, choć wydaje się to sprzeczne z księgą złego. W tym rozumieniu katolicyzm nie jest ideologią w definicji Roszkowskiego, gdyż chrześcijaństwo nie uważa, że jest teorią naukową. Przeciwnie, nauka pomaga lepiej rozumieć wiarę. Nie na odwrót. Nie uważa również swojej koncepcji za uniwersalne wyjaśnienie świata, gdyż Biblia zajmuje się głównie sprawami duchowymi, a nie przebudową świata. Z tego powodu katolicyzm mógł się dostosować do każdej formy rządów, gdyż systemy polityczne nie są dziedziną biblijną. Odwrotnie ma to miejsce w ideologiach które uznają, że są ostatecznym wyjaśnieniem świata i naukę traktują czysto instrumentalnie. Z tego powodu naziści mogli mówić o fizyce jako o żydowskiej nauce, a komunizm nazywać genetykę Mendla nauką burżuazyjną. Co więcej, katolicyzm nie uważa, że świat może stać się rajem, gdyż świat jest zdegenerowany przez grzech. Dlatego wszelkie próby zmiany świata na lepsze mogą kierować oczywiście ku dobremu, ale nigdy nie będą dostateczne. Odwrotnie, komuniści i naziści uważali, że przyzwycięstwo w rewolucji proletariackiej czy rasowej świat osiągnie utopijny raj. No właśnie, utopizm. Utopijność jest cechą wyróżniającą ideologii, ponieważ usiłuje ona przekształcać świat na podstawie nierealnych kryteriów. Ta ramka zupełnie nie ma sensu, bo nie definiuje ani utopijności, ani realnych kryteriów. 150 lat temu absolutną utopią byłaby Europa, w której każdy ma prawo do głosu i startu w wyborach, jest powszechne szkolnictwo i opieka zdrowotna, a przez większość granic można sobie przejść bez problemu. Więc utopijność zależy tylko od czasu i miejsca. Ale można też zdefiniować realne nie jako możliwe, a jako rzeczywiście istniejące. Tylko wtedy to słowo traci tu jakiekolwiek znaczenie. Bo widzicie, to społeczeństwo decyduje, jakie zjawisko społeczne jest realnie istniejące. Tutaj mamy ten sam problem. Definicja utopizmu. Jak zauważył już M. Maj, kraje zachodnie generalnie definiują utopię pozytywnie, wschodnie negatywnie. Nie jest to nic dziwnego, gdyż kraje wschodnie doświadczyły utopii komunizmu i dostały wycieczki bydlęcymi wagonami na wschód. I tak, Magdalena Waniewska-Bobin definiuje utopizm jako skłonność do konstruowania świata doskonałego i tendencja do życia według jego zasad. Postawa oparta na pomysłach i oczekiwaniach niemożliwych do zrealizowania mżonkach. Do utopizmu zaliczyć należy wszystkie pomysły oderwane od rzeczywistości, zbudowane z fantazji, niewykonywalne, niepraktyczne, bez wskazania na to, w jaki sposób można je urzeczywistnić, lub też wskazując na środki naiwne lub nieskuteczne. I tak, zarówno Trzecia Rzesza Niemiecka, jak i komunizm były i są utopiami, gdyż nauka o rasach trzeciej Rzeszy jest pseudonauką i nie ma żadnego sensu. Podobnie idea Związku Radzieckiego, że po nacjonalizacji środków produkcji zaczną zanikać klasy, jest absurdem, na co zwracał już uwagę w XIX wieku Bakunin, krytykując ideę Marxa i Engelsa. Społeczeństwo może uważać, że nauka o rasach jest prawdziwa, podobnie jak ideę komunizmu, no ale to nie zmienia faktu, że te idee są pseudonaukowe i niepoważne. Podobnie jak wiara, że istnieją jakieś magiczne kamienie, które uzdrowią cię z raka. Wiara nie zmienia faktu, że takie kamienie nie istnieją oraz nie działają. Nie wśród wielu historyków oraz publicystów zachodnich, szczególnie niemieckich, niestety przejęło się określanie nazizmu po prostu faszyzmem, skrajną prawicą albo skrajnym konserwatyzmem. Są to sformułowania mylące. Wywodzące się z kręgu lewicowej propagandy, mające na celu odwrócenie uwagi od faktu, że skrajni nacjonaliści w Niemczech sami siebie określili jako ruch narodowy i socjalistyczny. Zwalczali co prawda komunistów, ale zwalczali także poglądy i cel prawdziwych konserwatystów, a więc religię, demokrację, ograniczenie interwencji państwa w życie gospodarcze. Opierali swe poglądy na darwinizmie społecznym i rasizmie, które nigdy nie były akceptowane przez prawicę. Teoria jest taka bzdurna, że w naszym wideo o niej nie mówiliśmy. No, ale oczywiście, że naziści byli skrajną prawicą. Jeśli uznamy, że takie samo określenie jest ważne, to Korea Północna jest demokratyczna. W końcu nazywa się Republiką Ludowo-demokratyczną. Nie. W rzeczywistości to był wybieg propagandowy, który ludzie wysoko powtarzają jeszcze 100 lat później. Tutaj zauważyłbym jedną rzecz. Roszkowski ogłosił, że narodowy socjalizm jest lewicą i nie podał niemal żadnych dowodów na to stwierdzenie. Myśleć głębiej z kolei zrobiło to samo, ale w drugą stronę. W tym przypadku musimy wybrać, komu wierzymy. I mówię to jako osoba, która uważa, że nazizm był prawicowy. W naukach humanistycznych przyjmuje się generalnie, że nazizm oraz faszyzm był nurtem prawicowym. Chociaż są oczywiście badania, co uważają inaczej. Roszkowski powinien jednak dokładnie opisać, dlaczego się nie zgadza z głównym nurtem i popiera mniejszość. Jednak tego nie robi. Warto zauważyć, że nawet badacze głównego nurtu przyznają, że są lewicowe odmiany faszyzmu i narodowego socjalizmu. W tym pierwszym był to faszyzm syndykalistyczny, a w drugim straseryzm. Autor zaznacza, że chociaż zwalczali komunistów, to zwalczali też poglądy i cel prawdziwych konserwatystów. Czyli religię, demokrację i ograniczony wpływ państwa na gospodarkę. Tylko widzicie, mówimy o okresie międzywojennym, czyli kiedy, na przykład w Polsce, panował taki zwolennik demokracji jak Józef Piłsudski. Wiecie, ten co aresztował oponentów politycznych na czas wyborów, żeby. E, mieli bliżej do urny. Czy coś. To jest argument całkowicie niepoważny. Coś na zasadzie, że SPD w okresie międzywojennym nie mogła popierać demokracji, gdyż Stalin i Choi Balsan. Prawda jest po prostu taka, że podział na prawicę, lewicę oraz liberałów zawsze jest pewnym uproszczeniem, gdyż prawica, lewica i liberałowie to nie jest monolit. Działają zależnie od kontekstu kulturowego oraz od szkoły, jaką prezentują. Prawica Wielkiej Brytanii może się bardzo różnić od polskiej, podobnie w przypadku stosunku do demokracji. Rożkowski się zapewne do chrześcijańskiej demokracji, czy Gilberta Chestertona, konserwatysty, który popierał demokrację. Oczywiście, Roszkowski odrzuca inne odmiany konserwatyzmu, co jest bardzo głupie, no ale myśleć głębiej idzie w tę samą skrajność, tylko że w drugą stronę. Ten fragment o prawicy nieakceptującej rasizmu po prostu skomentujmy ciszą. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Spójrzmy na prawicę katolicką. Duża część z niej była dalej pod wpływem encykliki Pawła III o Indianach, która mówiła, że są ludźmi i przysługują im takie same prawa jak białym, oraz dekretu inkwizycji z 1686 roku, gdy praktycznie cały handel niewolnikami na Atlantyku został potępiony i uznano, że czarnoskórych nie wolno zniewalać tylko dlatego, że są czarni. Tylko w określonych przypadkach, tak jak białych. Innymi słowy, dla katolików nie istniała rasa, byli tylko chrześcijanie i niechrześcijanie, i wszyscy pochodzili od Boga. Z tego właśnie powodu rasowe ideologie Hitlera były bardzo źle obierane przez Kościół. Ten oczywiście mógł uważać judaizm za coś złego albo niedobrego, jednakże idea rasy żydowskiej była mu obca. Hitler odwrotnie uważał, że Żyd to nie religia, a rasa. Z tego powodu ucierpieć mogli katolicy pochodzenia żydowskiego czy też czarnoskórzy. Katolicy. Efekt był łatwy do przewidzenia. W liście pasterskim z 1931 roku stwierdzono, że ideologia uznająca wyższość rasową jest niezgodna z chrześcijańską doktryną. Część prawicy była przeciwko rasizmowi, jak przykładowo generał Franco. Chociaż miał na swoim koncie bardzo wiele zbrodni, to nic nie wskazuje, aby wierzył w wyższość rasową białych oraz że miał jakieś uprzedzenia do czarnoskórych. Oczywiście byli też prawicowcy, którzy byli rasistami, co nie zmienia faktu, że u lewicy było podobnie. Przykładowo rządząca szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza na początku 20 roku założyła Państwowy Instytut Biologii Rasowej. Jak podkreślają badacze... Rozwód pomiędzy partiami lewicowymi a rasizmem dokonał się dopiero po II wojnie światowej, po zbrodniach nazistów. Przed tym istnieli socjaliści, którzy uważali, że teorie rasowe i teorie klasowe należy połączyć. A to, że walczyli i z jednymi, i z drugimi, to prawda, ale chodzi o kolejność. Komuniści byli naturalnymi wrogami faszystów, bo przemawiali do dokładnie tej samej części ludu. Ale mieli radykalnie inne odpowiedzi. W czasie międzywojennym odpowiedzią była, cóż, rewolucja i obalenie kapitalizmu. I dlatego skupiły się przeciw nim nierewolucyjne i prokapitalistyczne siły polityczne czyli liberałowie i konserwatyści i nawet zawiązały się sojusze taktyczne z faszystami przeciwko lewicy. Nawet Kościół układał się z faszystami przeciwko komunistom, bo uważał tych drugich za niosących niebezpieczną plagę ateizmu. Niestety okazało się, że nie zawsze faszyści dali się ograć politycznie. A kiedy już doszli do władzy, to zrywali stare sojusze i stąd mamy krzyk Roszkowskiego, że konserwatystów też prześladowali. Jest to bardzo duże uproszczenie moim zdaniem gdyż to, z kim naziści walczyli i kiedy, zależało od stosunków między partiami. W latach 30. niemiecki episkopat najpierw potępił narodowy socjalizm jako sprzeczny z chrześcijaństwem, a następnie ekskomunikował wszystkich katolików, którzy należeli do NSDAP, w tym samego Adolfa Hitlera. W reakcji na te wydarzenia SA zaczęła atakować zebrania konserwatywnej partii centrum. Walki były poważne, gdyż NSDAP miało znacznie gorsze wyniki w katolickich landach, gdyż potencjalnych wyborców przejmowała partia centrum. Centrum. Oczywiście potem konserwatyści zmienili strategię i uznali, że Hitlera będzie można kontrolować, jeżeli wejdzie się z nim w koalicję. Problem w tym, że podobną rzecz zrobili komuniści uznali, że zwycięstwo Hitlera jest im na rękę i odmówili wejścia w koalicję z SPD. Aby powstrzymać Hitlera przed dojściem do władzy. Jak się później okazało, twórcą tego pomysłu był sam Stalin, który był zdania, że dojście nazistów do władzy sprawi, że Związek Radziecki przestanie być izolowany na arenie międzynarodowej. Po dojściu jednak Hitlera do władzy rozpoczęły się prześladowania komunistów, jak i konserwatystów. To, co mnie jednak troszeczkę dziwi, to fakt, że myśleć głębiej milczy o pakcie ribbentrop mołotów bądź co bądź chyba największym taktycznym sojuszu Hitlera i to bynajmniej nie z konserwatystami. Opisywanie całego tego sojuszu zasługuje na osobne omówienie. Polecę Wam jednak książkę Pakt Diabłów. Warto jednakże omówić jedną ciekawą sprawę. W 1941 roku Hitler zaproponował Stalinowi wspólny sojusz przeciwko aliantom. Związek Radziecki miał zaatakować kolonie indyjskie i skupić się na tym rejonie. Według Murhausa... Była to oferta szczera i gdyby Stalin się zgodził, operacja Barbarossa nigdy by się nie wydarzyła. Naziści łatwo mogliby uzasadnić ten sojusz, gdyż Stalin był antysemitą i od czasów wielkiej czystki pozbywał się Żydów z partii. Jeszcze podczas wojny ze Związkiem Radzieckim Hitler był zdania, że Stalin traktuje bolszewizm jako przedłużenie rosyjskiego i carskiego panesławizmu. Żydów miał wykorzystać do budowy systemu, ale gdy przestali być mu potrzebni, rozpoczął deportację Semitów na Syberię. Mu, w tym Goebbels, który był zdania, że Stalin likwiduje Żydów, nazywając ich trockistami. Innymi słowy, w 1941 roku istniała możliwość, aby naziści uznali komunistów za partnerów, z którymi będą budować nowy porządek świata. Jak więc widzimy, z kim jak brutalnie walczyli faszyści, zależało od okoliczności. Hitler początkowo zwalczał lewicę. Potem konserwatystów, następnie zawarł sojusz z konserwatystami, by po chwili rozpocząć czystki konserwatystów i komunistów, a na koniec budował sojusz ze Związkiem Radzieckim, który wcześniej sam pomógł Hitlerowi dojść do władzy. Jak widzimy, pogmatwane. Nie zmienia to jednakże faktu, że Hitler nie cierpiał konserwatystów, katolików, lewicowców itd. Jego ideologia miała mieć monopol na władzę. A to, jak to osiągnie i z kim będzie musiał wejść w sojusze, to dla takich pragmatyków jak faszyści nic nie znaczy. Żyło. Oczywiście pada to paskudne słowo relatywizm w kontekście moralnym, mimo że jest mowa o prawdzie i podane są dwa przykłady rzeczy, które nie mogą być względne: dobro moralne i życie człowieka. Dobra, zacznijmy od. E, dobra. To może zabrzmieć dziwnie, ale dobro nie jest wartością. Dobro w ogóle nie jest samo z siebie. Dobro to wynik porównania jakiejś rzeczy lub działania z kryteriami. A te kryteria mogą być różne. Na przykład nie ma uniwersalnie dobrego telefonu, bo różni ludzie mogą mieć różne potrzeby. Dla jednych ważny będzie duży ekran, dla innych mały rozmiar, a jeszcze dla innych prosta klawiatura numeryczna. Więc to, czy telefon jest dobry, ocenia się względnie, czyli relatywnie do czyichś potrzeb. Podobnie jeśli kraje A i B toczą wojnę, to chociaż żołnierze A i B robią dokładnie to samo, to w przypadku jednego będzie to dobrem, a drugiego złem. Bo jeden jest naszym dzielnym obrońcą, a drugi ich podłym agresorem. Okej, okay, jest to najbardziej hochołowaty opis absolutyzmu moralnego, jaki słyszałem. Są oczywiście skrajne koncepcje, które uważają, że jakiś czyn zawsze jest zły, niezależnie od okoliczności. Ale generalnie wszystkie systemy moralne biorą pod uwagę intencje. Nawet chrześcijaństwo rozróżnia między zabójstwem umyślnym a nieumyślnym, albo jałmużną. Którą daje się pod publikę, a tą, którą daje się skrycie. Czyn jest ten sam, ale motywacja inna. Absolutyzm moralny, czy też wiara, że istnieją prawdy moralne, nie musi zakładać, że X zawsze jest złe. Ale na przykład, że jeżeli X jest robione w konkretnych okolicznościach, to zawsze jest złe. Dobrym przykładem jest telefon. Wyobraźmy sobie, że osoba, która nie dowidzi, Chce sobie kupić telefon, na którym będzie mogła dobrze widzieć litery i liczby. Czy gdyby kupił telefon z małym wyświetlaczem, to czy powiedzielibyśmy, że jego wybór był dobry? Oczywiście, że nie. Ale relatywista może powiedzieć, że to, że osoba słabowidząca kupiła telefon z małym ekranem, to jego wybór i nie jest ani dobry, ani zły, nawet biorąc pod uwagę jego preferencje. W przypadku moralności, dobrym przykładem jest Holokaust. Czy Holokaust był zły, gdyż zamordowano 6 milionów Żydów, 2 miliony Polaków i kilka milionów obywateli radzieckich i było to złe? Czyż jest to złe, gdyż uważamy, że tak jest? Problem ten zauważył już Bauman, cytując Rota. Gdyby naziści zwyciężyli, to oni decydowaliby o tym, co jest słuszne i dopuszczalne. Stwierdzono by zapewne, że podczas zagłady nie złamano żadnego z praw naturalnych. Ktoś, kto uznaje prawdy moralne, powie, że Holokaust zawsze był, jest i będzie zły. A jeżeli naziści myślą inaczej, to się po prostu mylą. Podobnie jak człowiek, który uważa, że 2 plus 2 równa się 5. Relatywista powie z kolei, że Holokaust nie był ani dobry, ani zły. Po prostu my uważamy, że był zły, ale naziści, że był dobry. I obydwa osądy są tak samo wartościowe. To oczywiście ciekawa dyskusja, ale ani Rożkowski, czy Myśleć Głębiej go nie podejmują. A szkoda. Teraz życie ludzkie. Czy absolutnie zawsze każdy ma prawo do życia, a nikogo nigdy nie można zabić? To by oznaczało jakiś skrajny pacyfizm, bo znów na wojnie życie agresora i obrońcy jest tyle samo warte. Więc w przypadku agresji moralne byłoby od razu się poddać i maksymalnie ułatwić życie agresorom, nie stawiając jakiegokolwiek oporu. Oczywiście tu pewnie autor powiedziałby, że ten agresor ma prawo do życia, ale sam sobie je odebrał, kiedy zaatakował. Ale to znaczy, że prawo do życia jest relatywne, chociażby od tego, co ktoś postanawia zrobić. Ale wtedy jest już ono tylko powszechne, a nie absolutne. Tylko, że absolutne prawo do życia nie musi zakładać, że nie możemy podjąć działań, które mają w sobie ryzyko czyjejś śmierci. Przykładowo, jeżeli lekarz wykona jakąś operację, przy której istnieje ryzyko, że pacjent umrze i faktycznie tak się stanie, to lekarz nie złamał prawa do życia tej osoby. Podobnie rzecz ma się przykładowo z obroną własną, czy też wojną. Teologia chrześcijańska uznaje zasadę podwójnego skutku. Innymi słowy, jeżeli ktoś mnie zaatakuje, ja się bronię adekwatną siłą i efektem tego jest śmierć napastnika, to nie zamałem jego prawa do życia, gdyż jego śmierć nie była moim celem. Był to efekt uboczny. Spójrzmy na przykład wojny na Ukrainie. Prowadzą oni wojnę obronną, ale ich celem nie jest wymordowanie żołnierzy wroga, a obrona swoich rodzin. Gdyby jednak rozpoczęli masowe mordowanie jeńców, czy też nikogo by nie brali do niewoli, tylko mordowali na miejscu, to śmierć wrogiego żołnierza przestaje być skutkiem ubocznym, a celem samym w sobie. W tym rozumieniu, dla chrześcijan, życie zawsze jest święte, ale można podejmować działania, które mają w sobie ryzyko śmierci drugiej osoby. Jest to niezamierzone. Myśleć głębiej oczywiście może się z tym nie zgodzić, ale warto by było, aby przedstawił poglądy przeciwników czy są rzeczy, które zawsze będą dobre albo złe? Czyli, czy są wartości obiektywne? To nie jest tak, że mamy jakieś cząstki wartości, które wytwarzamy sobie w akceleratorach. Więc jak możemy odróżnić wartość subiektywną od wartości obiektywnej, której nikt nie uznaje? Tu musimy sobie założyć jakieś pozaświatowe źródło fundamentalnych wartości, jak Bóg albo rozum, albo nieunikniony postęp w historii, albo femboizację. No cóż, realiści moralni, którzy nie odwołują się do absolutu, jak Łukasz Wybrańczyk z kanału Uśmiem Wątpić, raczej by się z tym nie zgodzili, więc warto by było, gdyby myśleć głębiej i wziąły pod uwagę ich poglądy. Chociaż tutaj może się wywiązać ciekawa dyskusja. Czy bez absolutu, czy też wiary w siłę wyższą, może istnieć stała moralność, czy też prawda? Przykładowo Kłakowski był zdania, że sekularyzacja prowadzi do totalitaryzmu. Gdyż od teraz to państwo decyduje, co jest moralne, a co nie. Podobnie zresztą uważał Fryderyk Nietzsche, który był zdania, że wartości moralne narzucają krwawi wojownicy, którzy gardzą umowami społecznymi, które dla niczego nigdy nie istniały i istnieć nie mogą, gdyż istnieje tylko i wyłącznie prawo siły. No właśnie, Fryderyk Nietzsche. Wisienką na torcie filmu Myśleć Głębiej jest fragment o Fryderyku Nietzsche. Prezentują uproszczoną, że tak, Łagodnie powiem, filozofie niczego ignorują fakt, że współcześnie toczy się debata, na ile filozofia niczego wpłynęła na nazizm. Porzucono jedynie koncepcję, że Nietzsche był stuprocentowym nazistą. Myśleć głębiej posuwa się nawet do takiego stwierdzenia. Ale ale Nietzsche miał większe wizje niż Kołcze. Mówienie tak doprowadziłoby wreszcie do kolejnego etapu w ludzkiej ewolucji, kiedy pojawiłby się nadczłowiek. I właśnie to hasło odpowiadało nazistom, bo uważali się za nadludzi. Tyle, że zamiast być następnym krokiem w ewolucji, byli tylko bandą buców z karabinami i manio wielkości. Opis Myśleć głębiej, nazistów, to dosłownie opis Ubermena niczego. Według tego filozofa nadczłowiek to istota, która kieruje się instynktem, a nie rozumem, gdyż rozum jest narzędziem słabych. Nadczłowiek uznaje swoją wyższość oraz niszczość innych ludzi, co wykorzystuje bez skrupułów, a w imię osiągnięcia swoich celów będzie posługiwał się przemocą, gdyż jak stwierdził Nietzsche, ludzkość w masie poświęcona dla dobrobytu jednego, silniejszego gatunku. Człowieka. To byłby postęp. Cały krótki wywód Myśleć Głębiej o nicze to łagodnie rzecz mówiąc upraszczanie jego filozofii i mógłbym na ten temat zrobić godzinny film, ale jestem zbyt leniwy. No ale od czego są krosy? Cześć, To pielgrzym rozumu. Dziękuję za zaproszenie. Pytałeś mnie, polski inkwizytorze. Co myślę o sposobie przedstawienia myśli Frydrysiańczego w komentowanym materiale? Jak wiesz, moja odpowiedź to esej na 10 stron. Przygotowałem więc krótkie streszczenie. Autorzy bardzo swobodnie podeszli do faktów historycznych. Strywializowali ideę mówienia życiu tak. Zamiast o akceptacji tragicznego, nieszczęśliwego losu, mówili o wizjach większych, niż u specjalistów od samorozwoju. Pomniali niewygodne wątki. Nicze cenił hierarchie społeczne, arystokrację, wszelkiego rodzaju podziały i antagonizmy. Inspirował się między myślą amerykańskich obrońców niewolnictwa. Twórcy zafałszowali także anchańskie podejście do sekularyzacji. Myśliciel by nam nie uważał społeczeństwa końca XIX wieku za całkiem świeckie. Sądził, że jest ono patologicznie zależne od chrześcijańskiej moralności, która straciła swoją właściwą podstawę, a co za tym idzie, prowadzi ludzi ku nihilizmowi. W szczególności myślący głębiej i luźniej nic nie powiedzieli o grozie związanej z nad człowieczeństwem. Pomnieli kwestię niczańskiego mitotwórstwa, złagodzili niczańską krytykę prawdy. Możecie sobie to łatwo sprawdzić, bo w internecie jest dostępny, przetłumaczony na język polski, powszechnie znany tekst myśliciela zatytułowany O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie. Nietzsche uważał, że nie jesteście w stanie zdobyć wiedzy poprzez doświadczenie, a nauki formalne, takie jak matematyka czy logika, uznawał za nudne, odrywające od życia, zafałszowujące rzeczywistość. W konsekwencji pytanie o możliwość zawłaszczenia czy też wykorzystania myśli Frydrysianiczego przez nazistów nie zostało dobrze postawione i nie znalazło składnej, satysfakcjonującej odpowiedzi. Jeśli interesuje Was rozwinięcie, uzasadnienie mojego stanowiska, to zapraszam na mój kanał, Pielgrzym Rozumu, bo właśnie przygotowuje wraz z zespołem obszerną polemikę. Link do filmu Pielgrzyma Rozumu w opisie i na końcu. Podsumowując. Uważam film Myśleć Głębiej, czy też Luźniej, za bardzo słaby, gdyż świadomie lub nie powielają błędy Roszkowskiego tylko w lewą stronę. To co Roszkowski stworzył nie ma prawa być nazywane podręcznikiem, ale krytyka Myśleć Głębiej często sprowadza się do posługiwania się innymi definicjami, wybiórczym podejściem do historii, wybieraniem wysienek, czy tworzeniem hohołów. Oczywiście jest to tylko moje zdanie i nie musicie się ze mną zgadzać. Możliwe, że ja się mylę, albo źle dobrałem źródła. Jeżeli co Coś takiego znaleźliście, możecie mi to wytknąć w komentarzu. Z tego miejsca chciałem podziękować patronom oraz przeprosić patrona Sebastiana Bacławskiego, ponieważ przez długi czas nie dodawałem go na koniec materiału. Jeżeli ktoś jeszcze został poszkodowany, proszę pisać do mnie bezpośrednio. Ode mnie to było wszystko.